Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie, ja już jestem w drodze. Mamy dzisiaj czwartek na załadunek. Znowu dzisiaj zaczynam dość późno i pewnie dość późno skończę, no bo jest 13:15. Zaraz tutaj właśnie koło fabryki Mercedesa będę tankował sobie paliwo jeszcze na Orlenie, bo zaraz mi, kurde, braknie tego paliwa, bo już jest rezerwa. Miałem sobie to zrobić wczoraj, ale już mi się nie chciało. No ale mniejsza w to, zaraz dojedziemy sobie do stacji. Dzisiaj będzie dość pracowity dzień, bo jest tak, mam teoretycznie nagraną już robotę na jutro, też od stałego klienta, bardzo często to ładujemy z Czech do Wrocławia, ale dzisiaj jadę pierw załadować do tego Bolesławca, zrzucam w Mladej Bolesław i mam załadunek, teoretycznie mogę na jutro, ale wiem, że tam firma pracuje do godziny 20 i będę chciał to odebrać jeszcze dzisiaj. Ze względu na to, że teoretycznie jest to możliwe, no bo z Bolesławca do Mladej będę miał jakieś 160 km, 2,5 godziny jazdy, więc teoretycznie podstawiłbym się tam na rozładunku jakoś około godziny 17:00-17:30. No i niecałą godzinę mam później 50 km dalej odebrać ten towar, co niby jest na jutro, i będę chciał to zrobić. I bardzo fajnie by było, jakby mi się to udało zrobić i zrealizować, ale teraz sobie dużo osób może pomyśleć, no Patryk, no skoro będziesz wolny o 17:00-17:30, to dlaczego myślisz, że nie uda Ci się tego załadować jeszcze dzisiaj, skoro można tam odebrać to do 20 godziny. A to dlatego, że tam na tej samochodówce w Mladej Bolesław jest różnie i może być tak, że rozładuje się ekspresowo, a może być tak, że będę tam siedział 2-3 godziny, więc dlatego mam takie myśli. Ostatnio, jak byłem tam dwa razy, udało mi się to wszystko załatwić ekspresowo, ale byłem tam już kilka razy i czekałem właśnie tam po 2-3 godziny na rozładunek, bo to nie było numeru ID, żeby rozładować towar. Musieliśmy czekać, musieliśmy kombinować, musiałem wskakiwać na pakę, robić zdjęcia towaru, bo ludzie nie wiedzą tam za biurka, co to dokładnie przyjechało, no bo oczywiście brak numerów referencyjnych na rozładunek. No ale mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będzie dopięte, pomimo tego, że rozpoczynam pracę późno dzisiaj, bo o tej godzinie 13 to jestem dobrej myśli. Pogoda jak najbardziej od kilku dni dopisuje, więc to po prostu pozwala mi się nieco uspokoić. Tak więc odzywam się do Was już, myślę, że dopiero jak będę na tym załadunku w Bolesławcu. Ja już jestem na stacji, tankuję właśnie paliwo i zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie. Porobili już ograniczenia na Orlenie, kto ile może tankować litrów paliwa. Masakra. Ale cena i tak dobra na tej stacji tutaj, pomimo autostrady S3, 7,80. U mnie w Wałbrzychu 7,98 było. Ja już jestem na załadunku. Byłem się zameldować w biurze. Okazało się, że ten towar jeszcze nie jest do końca gotowy. Tutaj będę zabierał 14 palet piętrowalnych o łącznej wadze 600 kg, więc muszę poczekać jeszcze pół godziny. No jak na razie na ten moment mam przyjazd na 16:15, więc nawet jak poczekam godzinkę, półtorej, to nic się nie stanie, ale im szybciej mnie załadują, tym będzie lepiej. Już załadowane 14 palet piętrowalnych. Zamykam auto i idę odebrać papiery. Będę startował z czasem, jak najbardziej w porządku, więc dążę. Ja już właśnie jestem w drodze, wystartowałem. Nawigacja mi pokazuje przyjazd na 16:45, bo udało mi się gdzieś tam skrócić trasę troszeczkę przez Google Mapę i okazało się, że jest troszeczkę szybciej o 15 minut, więc z czasem jest dobrze i też jest dobra informacja dla mnie taka, że nie jadę bezpośrednio na Skodę, że nie jadę bezpośrednio na po prostu fabrykę, tylko jadę na magazyny i podejrzewam, że na tych magazynach będzie szybki i sprawny rozładunek. Bynajmniej mam taką nadzieję. Więc myślę, że do tej godziny 18:30, jak dobrze wszystko pójdzie, 19:00 najpóźniej powinienem być na tym załadunku, który mam ogarnięty do Wrocławia. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wcale też nie jest powiedziane, że na tych magazynach nie będę musiał czekać. Ale myślę, że na pewno będzie to sprawniej przebiegać niż na fabryce. Bynajmniej zawsze tak było. Odzywam się do Was, myślę, że jak już będę dopiero tam na rozładunku. No i dobra, ja już się podstawiam do rozładunku. Tutaj, gdzie ten słowak tą blachą stoi, mam się podstawić tyłem, więc elegancko. 10-15 minut i będę już wolny, więc superowo. Tyłem to rozładuję, tyłem on sobie wyjedzie, a ja sobie wjadę na jego miejsce. Palety mam lekkie, więc spokojnie ręcznie mu je poprzestawiam, żeby wózkiem widłowym to ściągnął. Cieszy mnie to, bo bardzo mi zależało na tym, żeby udało się załadować ten towar, po który zaraz pojadę, koniecznie dzisiaj.
No bo jutro rano o 8 zrzucę we Wrocławiu i piątek mam jeszcze możliwy, żeby coś jak najbardziej zarobić. Bo ten towar, po który zaraz pojadę, miałem docelowo ładować jutro rano i dopiero pojechać bezpośrednio do godziny 14 z tym towarem. A tak to już będę miał to wszystko załatwione dzisiaj. Wstanę o 7, czy tam o 6.30, o 7 wyjadę, więc na 8 spokojnie powinienem się podstawić na rozładunku. No i dobra, dokumenty już mam odebrane. Wracam do samochodu. 17.30. Jadę na załadunek i wracam do domu. Myślę, że skończę szybciej dzisiaj niż myślałem. Ja już właśnie wjeżdżam na firmę. Idę się zameldować i będę się odzywał, jak już będę stąd wyjeżdżał. Tutaj jest zawsze szybki załadunek, więc oto jestem spokojny na 100%. Myślałem, że będzie szybciej, ale i tak tragedii nie ma. Po prostu trafiłem na przerwę i muszę poczekać 25 minut. Jak się skończy przerwa, to zaraz mają od razu zacząć ładować. CMR-kę już mam podbitą, już mam wszystkie papiery, tylko teraz kwestia załadunku i będę wyjeżdżał. Do domu mam 2 godzinki niecałe jazdy, więc myślę, jak o tej godzinie 19 wyjadę, no to myślę, że jakoś no, na tą 22 około powinienem być. Więc tak jak w sumie myślałem, no to tak będę. No, myślałem, że jednak uda się szybciej, ale zapomniałem, że tutaj właśnie od tego miejsca, jak się jedzie na Hradek, no to później się jedzie takimi landowymi tutaj czeskimi drogami, które nie są zbyt dobre i się jedzie powoli. Dlatego ten czas jest ponad 2 godziny jazdy, więc nic tutaj mi się nie udało przyspieszyć. Jak wyjeżdżałem, no to tak jak planowałem, że 21, 22 w domu. No i dobra, już ładujemy. Wstałem paleciaka i będę machał. Ja już towar mam na samochodzie. Ciemno jest, więc nie będziecie widzieć. Ale w każdym bądź razie szybko, ekspresowo. Ja zawsze lubię ładować na tej firmie, bo na tej firmie jest lekko zawsze, jeżeli chodzi o towar. Mam tutaj 300 kilo. Co prawda jest 8 palet, ale jest 300 kilo. Mamy dzisiaj piąteczek, godzinę 8.03. Ja jestem właśnie w drodze na rozładunek tego towaru, który załadowałem wczoraj wieczorem o godzinie 19.30. I tak, żeby wam po prostu powiedzieć, o której finalnie wczoraj skończyłem, no to akurat fajnie się udało, byłem 21.30. Przed 22 byłem w domu, więc na spokojnie, ale i tak było zakończenie pracy wczoraj, tak jak myślę, między 20 a 22. Mam jeszcze niecałe 50 km do zrzutki we Wrocławiu, rozładuję ten towar. No i oczywiście zjadę gdzieś na jakiś parking, odpalę laptopa i będziemy coś szukać, żeby rozładować dzisiaj bezpośrednio. Może jakieś Czechy wpadną, może jakieś niedalekie Niemcy, albo po prostu coś załadujemy z rozładunkiem w poniedziałek rano. Czy to będą Czechy, czy Niemcy, może jakaś Słowacja by wpadła, też fajnie by było. Ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie w praktyce. Dzisiaj jest piątek, więc myślę, że jak w miarę szybko coś wpadnie, żeby załadować, no to myślę, że też szybko skończymy. Zobaczymy, jak to będzie, ale w każdym bądź razie jestem naprawdę podekscytowany tym, że jest kolejny dzień i to już chyba piąty z rzędu, gdzie jest tak piękna pogoda. No to jest po prostu niesamowite. Od razu jak wstaję, otwieram oczy, widzę, że świeci słońce. Od razu inaczej człowiek jest nastawiony do tego dnia. Bo jak się człowiek obudzi, jest ponuro, szarówka na dworze, no to tak nie za bardzo chce się wstawać, nie za bardzo chce się cokolwiek robić. Jednak te słońce jak świeci ma duże znaczenie. I powiem wam tak, miałem sobie dotankować AdBlue. Stwierdziłem, że zrobię sobie to na spokojnie jutro, bo spokojnie mi starczy, żeby gdzieś tutaj jeszcze się w okolicach pokręcić na tym zbiorniku. Zrobię sobie to w sobotę wszystko, bo tak jak wam mówiłem, że będę musiał troszeczkę poogarniać w tym samochodzie parę rzeczy, m.in. wymienić akumulator, wziąć się po prostu za te obrysówki, no i ogarnąć sobie je tak, porobić porządek na pace, m.in. z pasami, pozamiatać, no zrobić taki ogólny sobotni porządek samochodu, nie? W sobotę, więc zobaczymy. Odzywam się, myślę, do was, że jak już będę rozładowany i jak już będę wiedział, co dzisiaj mnie czeka, jakie podjęcie ładunku. Ja już w trakcie rozładunku, zaraz się odzywam. Ja już rozładowany, zjeżdżam sobie gdzieś tutaj stanąć, odpalę laptopa i poszukam czegoś sobie na dzisiaj i zobaczymy, co to się zaraz tutaj urodzi. Myślę, że stanę sobie tutaj na razie przy tej bramie, jak ktoś będzie po prostu chciał ładować albo wyjeżdżać, to się po prostu przesunę. Tak więc odzywam się do was, jak coś będę wiedział. Jest, moi drodzy, godzina 10.24. Ja właśnie sobie nagrałem robotę, czekam na zlecenie. Dzisiaj się za bardzo nie napracuję chyba, ponieważ mam 30
km do lotu na załadunek. Robię krótki, bardzo krótki przerzucik. Już dawno takiego nie robiłem, a czasami takie się zdarzają, że jadę załadować towar 10 euro palet piętrowalnych, czyli będę miał razem 20 palet do zabrania o łącznej wadze 850 kg i robię przerzut z ulicy, z numeru, pod którą jest firma tak naprawdę, 6 na 11, więc to będzie raptem może odległość 600 metrów maksymalnie. Zrzucam to wiadomo od razu dzisiaj. No i oczywiście jak coś będzie jeszcze w okolicach, żeby załadować dzisiaj, no to jak najbardziej podejmę się tego, żeby załadować dzisiaj, załóżmy w okolicach Wrocławia, czy gdzieś tam w okolicach mojego miejsca zamieszkania i rozładować coś dopiero w poniedziałek załóżmy, ale jeżeli nie będzie, no to też źle nie będzie, bo uważam, że ten mój tydzień, który właśnie już dobiega końca, no bo dzisiaj mamy piątek, jest i tak, wyszedł. Ku mojemu zdziwieniu wyszedł i tak dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo wyszło dobrze, pomimo tego, że ceny paliwa naprawdę są duże, więc być może zaczęły spedycje troszeczkę myśleć, wyciągać troszeczkę więcej kasy od klientów i to się przekłada, że mamy możliwość tutaj dobrania sobie odpowiedniej stawki do aktualnej ceny paliwa, więc myślę, że idzie to w dobrym kierunku, ale i tak jeszcze to nie jest to, co powinno być. I tak nie jest to jeszcze to, co powinno być. Więc ja myślę, że odzywam się do Was dopiero, jak już będę na załadunku i dobrze, że mi się udało to załadować, bo po prostu tutaj stoję sobie tak jak taki, może inaczej, stoję tutaj na takiej partyzantce troszeczkę. Wszyscy zawsze jak tutaj przyjeżdżają, to się na mnie patrzą, co ja tutaj robię, ale no mniejsza w to. Już jest nagrana robota, za 2 minuty do 5 minut mam mieć zlecenie, więc zaraz startuję. Jadę koniecznie zatankować paliwo, albo sobie zatankuję już u siebie, no bo zaraz stanę gdzieś jeszcze tutaj, w drodze na ten załadunek. Co prawda się żyd jeszcze nie świeci, ale zaraz się zapali. Słyszymy się za chwilę. No i dobra, już jestem na miejscu. Nie na magazyn się zameldować, ale pizdzi dzisiaj troszeczkę. No i dobra, szybka, sprawna akcja. Podstawiam się już na załadunek. Powiedzieli, żeby się przygotować, otworzyć auto. Towar już gotowy. Podstawiam się. Papiery odebrałem, więc jak wrzucam, to nawet nie będę zamykał do końca auta, bo to niecałe 600 metrów. Taka paleta załadowana. I nawet tego nie zabezpieczam, bo to lekkie jest, nie powinno się wywalić. Miało być to 850 kg, a jest 200. Sprawdzałem na Google Mapie, mam 250 metrów po prostu do rozładunku, więc nawet nie dopinam do końca samochodu pod względem plandeki. Szybka akcja, ja już jestem na rozładunku, właśnie wjechałem na firmę. Mam się podstawić pod rampę i będą ściągać. Godzina 11:37, więc myślę, że o 12:00 po robocie i będzie można rozpocząć weekend i przygotować się do walki z kolejnym tygodniem. Jednak się okazuje, że to idzie na inny magazyn, jeszcze oddalony o 400 metrów dalej. Więc no śmieszna sprawa z tym ładunkiem dzisiaj. Bo już w sumie dawno, kiedyś miałem takiego okruciaka, ale już dawno coś takiego się nie pojawiało. I no kurczę, jestem w szoku w ogóle, że jeszcze takie pieniążki fajne za to zapłacone. No ale no co zrobisz. No i dobra, godzina 12:07. Ja właśnie już rozładowałem ten towar i wracam do domu. Za jakieś 20 minut powinienem być w domu. I można sobie na spokojnie rozpocząć weekend, zresetować się. I tak to wszystko wygląda. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, troszeczkę prac przy samochodzie. Właśnie zakupiłem akumulator, będę go montował i tak sobie leci dzień. Ładna pogoda, zaraz zabieram się, bo jak założę akumulator, to zabieram się za pakę. Muszę między innymi pasę ogarnąć i ogólnie w środku posprzątać, bo troszeczkę piachu się nanosiło przez ten tydzień. I tak sobie mi dzisiaj sobota mija.